Dzień dobry, panie komendant. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś w Olesznie spotyka się Wojewódzka Rada Programowa OHP. O czym będziecie rozmawiać? Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Chłopców Pracy jest to instytucja wspierająca naszą działalność, a nasza działalność jest przeogromna, może za chwileczkę. I tradycją stało się, że wprowadziłam taką zasadę, że Wojewódzkie Rady Programowe organizujemy za każdym razem w innej naszej jednostek, w której jest nasza młodzież. W tym przypadku Olesno. W tym przypadku Olesno, bo już była w Opolu, była w Dąbrówce Dolnej, była w Kędzierzynie Koźlu, była w Namysłowie, teraz Olesno, a jesienią będziemy zapraszać do Polanowic w powiecie kluczborskim. Ludziom z mojego pokolenia Ochotnicze Chłopce Pracy kojarzą się tak trochę z zmienionym systemem, z Polską Ludową, trochę z takimi paramilitarnymi formacjami jak obrona cywilna czy obrona terytorialna kraju. Jak rozumiem, to są już nieaktualne skojarzenia. To są skojarzenia już nieaktualne, dlatego że od 1989 roku sytuacja uległa całkowitej zmianie w związku z tym, że zaczęło się rekrutować również młodzież żeńską, są koedukacyjne. Odeszliśmy od tych typowych chłopców pracy, które były całymi brygadami skierowane do zakładów pracy i nasza działalność jest od 2004 roku również poszerzona o działalność związaną z rynkiem pracy, z szeroko pojętym rynkiem pracy. Czyli niejako strukturalna pozycja w podległości ministerialnej też się zmieniła tutaj. Tak. Jesteśmy jednostką budżetową podległą pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Potem w kolejności jest Komenda Główna w Warszawie i Komendy Wojewódzkie na terenie całego kraju. Czyli ta struktura pionowa jest bardzo krótka, co ułatwia działalność i podejmowanie pewnych decyzji. A wcześniej komu podlegały chłopce? Wcześniej podlegały pod Ministerstwo Obrony Narodowej. No to stąd pewnie te militarne skojarzenia. Pewnie tak. Tylko tak jak mówię, to już było ponad 20 lat temu. Przez ostatnie ponad 20 lat się bardzo zmieniamy. Jesteśmy teraz instytucją szeroko działającą, jeśli chodzi o działania skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat, głównie do tej młodzieży, ale również jeśli jest zainteresowanie i potrzeba, to działamy i w środowisku lokalnym. Niekoniecznie dla naszych uczestników są to działania, jak i również dla osób powyżej tego wieku. A kto do Was trafia? Bo takie potoczne przekonanie mówi, że to tak zwana trudna młodzież. Do nas trafia głównie młodzież, powiedziałabym, zaniedbana środowiskowo. My teraz jesteśmy akurat w okresie rekrutacji. My nie możemy rekrutować młodzieży z wyrokami sądowymi. Do tego są inne jednostki. Do nas trafia młodzież całkowicie dobrowolnie. I nie możemy też rekrutować młodzieży poniżej pewnego poziomu intelektualnego. Ta młodzież trafia do innych ośrodków. Do ośrodków specjalnych. Tak, do ośrodków specjalnych. Do nas trafia młodzież, tak jak powiedziałam, generalnie to są wspaniałe dzieci, można powiedzieć, które z różnych powodów nie lubią szkoły. Czyli nie mieszczą się w tym systemie. Takim z różnych powodów nie mieszczą się w tym systemie i często to jest, no najczęściej, to nie jest patologia, tylko właśnie zaniedbania środowiskowe. I co im oferujecie? Jesteśmy instytucją, która oferuje coś, czego zazdroszczą nam inne instytucje, inne państwa europejskie, bo w ramach wymiany międzynarodowej spotykamy się z różnymi przedstawicielami tego typu instytucji skierowanej do młodzieży w całej Europie. I my oferujemy młodzieży jakby dwutorowo możliwość ukończenia gimnazjum dla dorosłych i możliwość ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Jednocześnie młodzież w tym samym czasie może zdobywać praktyki, kształcenie zawodowe, te umiejętności zawodowe. Czyli edukacja ogólna i przygotowanie tak, do zawodu. Tak, ta edukacja ogólna jest pomniejszona praktycznie w gimnazjach dla dorosłych, to jest 50% zajęć edukacyjnych i 50% praktyki, czyli najczęściej jest to w systemie tydzień na tydzień. I dzięki temu ta młodzież, która, tak jak powiedziałam, nie lubi się uczyć, ma możliwość zdobycia przeuczenia do zawodu bądź szkoły zasadniczej zawodu potwierdzonego państwowym egzaminem zawodowym. I tutaj taka ciekawostka potwierdzona danymi statystycznymi. Młodzież, którą my się opiekujemy, zdaje egzaminy zawodowe na poziomie 15, nawet do 20 punktów procentowych większych niż młodzież z takiej typowej szkoły zasadniczej zawodowej. Czyli system jest skuteczny. System jest bardzo skuteczny, dlatego że wykruszalność mamy no, z różnych względów, powodów na poziomie kilkunastu procent zaledwie, a młodzież to jest, której trzeba poświęcić znacznie więcej uwagi i wsparcia. I my to realizujemy poprzez różnego typu projekty, programy. I właśnie tutaj przedstawiciele tej Wojewódzkiej Rady Programowej nas wspierają, bo w jej skład wchodzą przedstawiciele i Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, kuratorów sądowych, poradni pedagogicznych, Policji, Straży Pożarnej, szeroko pojętej tej działalności oświatowej, przedstawiciele również. Mamy również, to jest już
że tak powiem, potwierdzenie tego, że nie jesteśmy reliktem socjalizmu, duszpasterzy wojewódzkich, duszpasterza krajowego. I co roku odbywają się pielgrzymki, tak jakby dziękczynne, teraz w czerwcu mamy 15-16 czerwca do Częstochowy, a potem w październiku, pierwszy tygodnie października do Lichenia, taka na rozpoczęcie roku szkolnego. Taki dodatkowy aspekt. Dodatkowy formacyjny, aspekt, jakby tak, powiedzieli. Jesteśmy też, chcę podkreślić, jedyną instytucją, jedyną organizacją związaną z młodzieżą, która w tamtym roku została objęta patronatem Jana Pawła II. A pani komendant, mówiła pani o tym, że wasi podopieczni nieźle zdają egzaminy zawodowe. A jak oni sobie radzą na rynku pracy? Bo coraz częściej się mówi, że nawet wysokie wykształcenie nie gwarantuje sukcesu. Ludzie po wyższych studiach trafiają na przysłowiową kasę w Biedronce. Tak. Naszym docelową młodzieżą jest młodzież do zasadniczej szkoły zawodowej. Często trafiają do nas dzieci z kilkuletnim opóźnieniem w nauce szkolnej. Po 3-4 latach powtarzania podstawówki, bądź później jeszcze w gimnazjum, także trafiają do nas 16-17-letnia młodzież. Jak sobie radzą? Oni mają w ręku konkretny fach. I bardzo często zdarza się tak, że pracodawca, który przez 2 bądź 3 lata ma u siebie na praktykach młodego człowieka, tego człowieka nauczy zawodu, wie, jak on pracuje, zdarza się niejednokrotnie, że go zatrudnia. Poza tym nasza młodzież często też wyjeżdża za granicę z tymi konkretnymi umiejętnościami. Dodatkowo myślę, że ogromną zaletą jest to, że realizujemy tak zwane projekty systemowe, które pisze Komenda Główna Ochotniczych Chówców Pracy i w ten sam sposób są realizowane na terenie całego kraju. I w ramach tych projektów były już 4 edycje takiego projektu Szkolenie, Praktyka, Zatrudnienie, Rozwój. W tym roku wchodzimy w podobną edycję Nowoczesne kompetencje i to jest skierowane do młodzieży zarówno naszej, która jest u nas w Ochotniczych Chówcach Pracy, ale również do młodzieży ze środowisk lokalnych. Najczęściej to jest grupa 10-osobowa, od nas 10-osobowa ze środowiska. Taka integracyjna. Nie, to nie jest grupa integracyjna akurat, bo tutaj te zajęcia są jakby odrębnie. Ale w ramach tego samego projektu. W ramach tego samego projektu, tak. I młodzież ma możliwość zdobycia również dodatkowych umiejętności, dodatkowych kwalifikacji w postaci różnego typu kursów. I co ciekawe, my nie organizujemy kursu na tej zasadzie, że powiedzmy, organizujemy wózki widłowe i tylko to i wyłącznie macie się na to zapisać. U nas młodzież zainteresowana przychodzi i wskazuje, że na przykład kontaktowała się z pracodawcami, pracodawca zatrudniłby kogoś, kto ma umiejętności obsługi kasy fiskalnej i my pod tym kątem organizujemy te kursy. Czyli już bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. I taki fakt, w grudniu skończyła się ta 4. edycja i już podczas tego spotkania podsumowującego okazało się, że 4 z tych 10 uczestników zewnętrznych miało umowę o pracę. Czyli 40% to już jest sporo, prawda? Kiedyś taka młodzież z opóźnieniami szkolnymi trafiała do tak zwanych szkół przysposobienia zawodowego, ale dzisiaj zdaje się, już ich nie ma. Nie ma takich szkół w systemie. My uzupełniamy tą lukę w edukacji. I to są jakieś skoszarowane zajęcia? Ta młodzież dojeżdża, dochodzi, mieszka w jakimś internacie? To jest właściwie rozdzielone w ten sposób, że mamy tak zwane chówce, środowiskowe chówce pracy, ośrodki szkolenia i wychowania, to jest na terenie w strukturach wojewódzkich. I to jest w zależności od tego, czy to jest chówiec dochodzący, czy stacjonarny. Przy dochodzącym najczęściej jest na przykład tak jak w Opolu, czy w Kędzierzynie, czy w Nysie. Bo to duże ośrodki. W dużych ośrodkach, tak. Młodzież przychodzi na zajęcia szkolne, które są prowadzone przez jednostki samorządu, bo my nie możemy wyręczać w tej działalności samorządów. I objęci są w tych obiektach opieką, wychowaniem przez naszych wychowawców, których zadaniem jest dopilnowanie, czy młody człowiek chodzi na zajęcia lekcyjne, czy chodzi na praktyki, w jakich warunkach jest na tych praktykach. Czyli po prostu nasi wychowawcy, można powiedzieć, pełnią tak jakby rolę dodatkowego opiekuna, czasem nawet wręcz zastępują rodziców, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wiele z tych rodziców jest niepełnych z tego względu, że dużo osób pracuje na zachodzie. To pani komendant, ostatnie pytanie. O jak dużej grupie młodzieży mówimy w przypadku naszego regionu? Na terenie naszego województwa, małego przecież województwa, to jest około 1200 dzieci, które są naszymi uczestnikami. To są chłopcy i dziewczęta, z tym, że proporcje są takie, że 1/4 dziewcząt. 1/4 dziewcząt. I to są dzieci tylko z naszego województwa? Nie, nie. To są dzieci. My nie jesteśmy jednostką
która ma tak zwane rejony, tak jak na przykład szkoły mają swoje rejony. My jesteśmy jednostką ponad, powiedziałabym, nawet wojewódzką i na przykład w tych północnych naszych jednostkach jest młodzież zarówno z województwa i dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego również, ze śląskiego. Mamy nawet uczestników w Oleśnie, mamy na przykład uczestnika, który mieszka w Łomży, także, bo tam jest zakwaterowanie. Także to nas granice terytorialne nie obowiązują. Gościem Radia Opole była dzisiaj komendant Wojewódzka Ochotniczych Chłopców Pracy Józefa Ziemnik. Dziękuję za